ten Bóg, od, jak on mówi, od 2500 lat jest w głębokiej depresji. Dzisiaj jesteśmy w Teatrze Stu i ze mną jest pani Maria Seweryn i pan Krzysztof Pluskota. Dzień dobry. Aktorzy, dzień dobry. Którzy namówili pana Andrzeja Seweryna na to, aby zrealizował spektakl pod tytułem Boże Mój. To jest prawda, że namówiliście pana Andrzeja Seweryna? Najpierw Krzysztof namówił Krystynę Jandę. Najpierw namówiłem samego siebie. No bo najpierw namówiłam ja ciebie, tak, można powiedzieć. Najpierw Maria namówiła mnie. Znaczy nawet nie namawiała, tylko pokazała mi swój wybór. Wybór tego tekstu. Ten tekst chodził za mną od wielu lat. Pokazała. A dlaczego właśnie ten tekst? Czy co panią poruszyło w tym spektaklu? Wie pani, dobrze to brzmi, takie pierwsze zdanie, o czym to jest historia, o tym, że do terapeutki przychodzi Bóg. Mm-hmm. To jest jak początek dobrego dowcipu. Sam temat mi się spodobał, ale kiedy czytałam ten tekst po raz pierwszy, to podchodziłam do niego właśnie z taką świadomością, że to świetnie ktoś wymyślił kontekst i ma świetny pomysł, tylko to jest niemożliwe, żeby ktoś rzeczywiście zrobił z tego rzecz prawdziwie sensowną, która ma swój początek i koniec, która jest po coś, która mnie poruszy, nie tylko rozbawi i w której jeszcze będą role naprawdę napisane dobrze, a nie w sposób oczywisty, albo banalny, albo... I ten tekst mnie po prostu zaskoczył, że on to wszystko w sobie ma. I to była też sztuka, która przecież w Izraelu miała ogromne powodzenie, ale też była wielkim skandalem. To zdaje się, że nawet przerywano spektakle tam. Tak, tam były afery, ale... W Polsce pewnie też właśnie się zastanawiałam, czy nie będzie, jaki będzie odbiór też. Ja myślę, że to jest trochę inaczej, bo to jest jednak Bóg opisany i spotkanie opisane z punktu widzenia judaistycznego i myślę, że to delikatnie jednak oddala pewne sprawy od Polaków, tak? Którzy jednak w większej liczbie są katolikami. Myślę, że Andrzej Seweryn po prostu, mówiąc kolokwialnie, piłował nas w kierunku grania rzeczy istotnych, zawartych w tym tekście, bo wiedział, a aktor grając nie zawsze wie sam, czy nie zawsze umie to zobaczyć obiektywnie, spojrzeć na to, bo wiedział, że humor i tak jest zapisany, więc nie trzeba się na nim skupiać. I tu chyba jestem spokojny, nie tylko jako aktor, ale też jako dyrektor teatru, że nie wywołamy wielkiego skandalu wśród widowni, bo nawet jak czasem są momenty, które ja słyszę na widowni, że coś dotyka, coś zazgrzyta, jakiś piasek w zębatkę pójdzie, że ten Bóg się tak odezwie, a nie inaczej, albo że ktoś się... Nawet słyszałem kiedyś w trakcie twojej wypowiedzi jakiegoś zarzutu, który Ela wystosowała w stosunku do Boga. Słyszałem gdzieś z prawej strony, bo w teatrze jest tu z każdej strony słychać, a ja dość blisko widowni się... No wiesz co, jak tak można do Boga powiedzieć? A właśnie w czym, jak państwo myślą, ten spektakl może Polaków poruszyć? Ale poruszyć, co to znaczy? To znaczy... Co w nich otworzyć? Co w nich zmienić? No, ja cieszę się, że zrobiliśmy to przedstawienie, bo nagle w tej chwili w kraju, w Polsce, jesteśmy w takim momencie, w którym, zresztą nie tylko w Polsce, na świecie, kiedy mówimy o Kościele, to mówimy o jego fasadzie, mówimy o tym wszystkim strasznym, co się w nim dzieje, o tym, że należy go zrewolucjonizować, zreformować, mówimy o całym złu, które się w nim dzieje i naprawdę rzadko kiedy w tych rozmowach, czy też o polityce, mówimy, czy też o związku Kościoła z polityką. I naprawdę brakuje nam już czasu i rzadko zdarza się, mnie w każdym razie bardzo rzadko, żeby móc porozmawiać o tej bardziej istotnej rzeczy, czyli o Bogu, o wierze, dokładnie, o znaczeniach, dokładnie, o sensach, o dobru i złu. Rzeczywiście, no, o tym wszystkim, o czym mówimy w przedstawieniu i cieszę się, że nagle wychodzimy z tym do widza.
tak sobie myślę też o tym spektaklu, że wydaje się, że on może być fajnym pretekstem do rozmowy też między wierzącymi a niewierzącymi, ale z drugiej strony też mi się nasuwa pytanie, czy w obecnej sytuacji, no i też w takim podziale chyba, którym między ludźmi wydaje się, że jest, czy w ogóle jeszcze wierzący z niewierzącymi mają o czym rozmawiać? Według Państwa. No tak. Poza tym nie ma ludzi niewierzących. Być może są ludzie niewierzący w Boga, ale w ogóle w nic to nie ma ludzi. Ja myślę, że w ogóle zawsze jest o czym rozmawiać, tylko nie trzeba się zabijać. Jeżeli potrafimy ze sobą rozmawiać, jeżeli potrafimy prowadzić rozmowę, jeżeli wiemy, co to jest dialog, to myślę, że tak. I znam wielu ateistów, z którymi bardzo chętnie czasami wchodzę w tę rozmowę na ten temat, bo oni, ja się też od nich czegoś dowiaduję. No. Zresztą ja sama jestem na takim etapie, że bardziej szperam, czytam, teraz uczę się, sama próbuję coś zrozumieć. I to jest właśnie tym bardziej ciekawe. I u nas w spektaklu jest to też fajne, że właściwie rozmawiamy o wierze, rozmawiamy o kwestii wiary, braku wiary, o Bogu. Akurat my to opowiadamy za pomocą izraelskiego tekstu, więc tego kontekstu, ale de facto nieważne w jakiej tradycji jesteśmy wychowani, każdy tam w jakiegoś Boga swojego wierzy, albo w niego nie wierzy, ale w tego konkretnego nie wierzy. I dlaczego mnie też bardzo podoba się ta wierność izraelskiej tradycji rozmowy z Bogiem, to jest to, że można powiedzieć, że w naszym spektaklu więcej jest pytań i one są istotniejsze niż same odpowiedzi. Na podstawie tej jednej sesji psychoterapeutycznej, którą obserwujemy, dla mnie jest też to strasznie fajne, że ta psychoterapeutka jest właśnie ateistką. Tak. I to zetknięcie jest niesamowite. Ale na tej podstawie może nie jesteśmy w stanie zdiagnozować tego Boga, aczkolwiek jakieś tam wnioski na jego temat można pewnie swoje mieć. No i chciałam Państwa zapytać, co Państwo myślą o tym Bogu spotkanym w spektaklu. Co można o nim powiedzieć? A czego nie można? No jak to, no? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten Bóg, jak on mówi, od 2500 lat jest w głębokiej depresji. Jest głęboko rozczarowany nie tylko człowiekiem, którego sobie stworzył, ale nie tylko światem, ale jest rozczarowany sobą, bardzo potrzebuje pomocy i bardzo potrzebuje miłości. Jak każdy z nas. No więc właśnie to jest fantastyczne. Przy tym jest, co mnie bawi w nim, bo to uwielbiam w tej postaci absolutnie, i Krzysiek to fantastycznie gra, że jest jeszcze takie ma cechy. To gra. Nie, bo przepraszam, lubię to bardzo, no te cechy, że ma te wszystkie cechy takie małostkowe, jest zazdrosny, małostkowy, jest... Narcystyczny. Jest, no potwornie, no jak to Bóg. Jak to człowiek. Bo rzeczywiście Anat Goff ma świetne poczucie humoru, no i też ma odważne poczucie humoru. Ona naprawdę nie bała się zażartować też z tego Boga. I to też robi wdzięk jemu. Dodaje wdzięku i to, że naprawdę pomimo wszystko ciężko go nie polubić. No. Dla mnie aktora grającego postać Boga najistotniejszy jest moment, kiedy już też pod koniec pytam, no po tym, że chciała zabić syna, popełnić syna. I ona mówi, ale musiałam na kogoś zwalić winę, bo powiedziałam ci straszne rzeczy. To jest dla mnie absolutnie kluczowe, żeby zrozumieć. I dlaczego w końcu tego nie zrobiłaś? Ela, dlaczego? To jest to dlaczego? To, że on chce zrozumieć, dlaczego ona nie zniszczyła swojego całego świata, czyli syna siebie nie zabiła. No to jest, jak on się dowie, to być może jest nadzieja. I ona mu odpowiada, bo czułam, że ktoś tam jest, bo czułam, że ty tam jesteś. Nie. I on wtedy dopiero, mówię on, Bóg, dopiero wtedy rozumie, że jest nadzieja, bo oni tu są. Bo dla nich warto nie zniszczyć tego świata.
bo... No tak, ale to też a ona jest... z kolei mówi właśnie, że jesteśmy podobni do ciebie, więc może też się nauczymy odebrać sobie moc zniszczenia. To sprzężenie zwrotne, ta obustronna terapia jest dla mnie tak, bo to chciałam powiedzieć, że to nie tylko jest tak, że Bóg przychodzi do Ellie po pomoc, ale On też, i to wiele razy mówiliśmy to sobie na próbach, żeby o tym nie zapominać, i myślę, że to też jest ciekawe w tej historii, że On też przychodzi jej coś dać. No przecież On jej daje coś. I to naprawdę to jest dialog, naprawdę to jest rozmowa. To nie jest tylko w jedną stronę, to nie jest takie proste, że Bóg przychodzi do człowieka po pomoc. Jasne, fantastyczne. Ale ona też coś dostaje od Niego w zamian. Coś bardzo pięknego. Nie nazywajmy tego. No tak, nie chcę. Niech to nie chcę. Pozostanie właśnie tajemnicą trochę tego spektaklu i nie tylko w ogóle. Myślę, że jest taką większą i głębszą tajemnicą. Ja bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Osobiście bardzo poruszył mnie ten spektakl i myślę, że jest po prostu ważny. Chyba dla każdego, w każdym pewną głęboką strunę poruszy. Bardzo dziękuję. Dzięki. I zapraszamy na spektakl Boże Mój. Tak. Tak, Boże Mój. W Krakowie i w Warszawie. W Krakowie, Warszawie, w Teatrze Stół i w Teatrze Polonia. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest mit, że do Teatru Stół nie można dostać biletów. Trzeba tylko próbować. No chyba, że się znakomicie. Może jeżeli się powołają. Numer telefonu postawimy w opisie. 12 422 2744. Do zobaczenia. Cześć.